święta Zmartwychwstania Pańskiego, oprócz tej najważniejszej warstwy wiary teologicznej, niosą też oczywiście pewne zwyczaje i praktyki. W Kościele luterańskim nie praktykujemy święcenia pokarmów w Wielką Sobotę, natomiast bardzo mocno obecna jest to tradycja wspólnego spożywania śniadania wielkanocnego. Stąd właśnie część naszych parafian rozpoczyna Wielkanoc od jutrzni, od nabożeństwa rezurekcyjnego o godzinie 6 rano i później gremialnie udają się do swoich domów, by w gronie rodzinnym spożyć to wielkanocne śniadanie. Też takim zwyczajem, myślę, zakorzenionym w protestantyzmie jest obdarowywanie się prezentami, zwłaszcza tych najmłodszych. Różnie to się mówi, ale z reguły mówimy o tym, że zajączek przynosi jakieś słodycze gdzieś w ogrodzie pod drzewkami, się ukrywa. Dzieci po nabożeństwie wychodząc często właśnie zaglądają pod te krzaczki, szukając czegoś, co na nich tam właśnie ze słodkości czeka. Także takie miłe, świąteczne, wesołe przeżywanie tego świątecznego dnia.